sierpień 2005 roku. Siedziałem właśnie tam gdzieś pod koniec. Było nabożeństwo środowe. Prowadził pastor Marek Tomczyński. Ja tutaj kończyłem swój roczny pobyt jako jeden z ludzi, którzy tutaj pomagał, prowadził. I kiedy tam siedziałem i modliłem się, czytałem wtedy Księgę Izajasza, bardzo lubię, bardzo, mam takie ulubione, pewnie każdy z nas, kto czyta Biblię, ma swoje ulubione fragmenty. Jeden z moich ulubionych fragmentów Biblii to jest Księga Pocieszenia, tak zwana, to jest Izajasz od 40 do 66 rozdziału, bardzo często ją czytam. I właśnie wtedy siedziałem i czytałem tą księgę i tak już myślami byłem gdzie indziej. Myślami już byłem w Głogowie, gdzie miałem jechać. Zostało tutaj parę dni, tygodni może mojego pobytu. Kiedy modliłem się i czytałem Księgę Izajasza, moje myśli, moje serce, mój duch zatrzymał się na jednym wersecie. To był Izajasz 48, 17. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre, prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Uczę Cię tego, co wyjdzie Ci na dobre, prowadzę Cię drogą, którą masz iść. I nagle dotarła do mnie taka rzecz, wiesz, czytasz Biblię i czasami dociera do Ciebie coś, co czujesz, że to jest osobiście, co Bóg mówi do Ciebie. I wtedy to poczułem, a przez lata to zrozumiałem. Ale wtedy poczułem wyraźnie, że Bóg mówi, będę Cię prowadził przez nauczanie. Wiecie, to była taka ciekawa myśl, nic z niej nie rozumiałam, ale podobała mi się. Bóg będzie mnie prowadził przez nauczanie, no fajne. I teraz chcę trochę to wyjaśnić. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy zaczął swoją służbę, pierwszą rzecz, którą zrobił, nie mówię o tych szczegółach, typu post i tak dalej, ale pierwszą rzecz, którą zrobił, zaczął gromadzić uczniów. Tak? Pierwsza rzecz, to było dla Niego ważne, bo On wiedział, że ma 3 lata. I po tych 3 latach ci ludzie mają rozejść się dalej. Ale kiedy zgromadził uczniów, to myślę, że wtedy, w 2005 roku, kiedy siedziałem i czytałem, to moje myślenie, to co ja bym zrobił na miejscu Jezusa, to ja nie traciłbym tych 3 lat. Ja bym zebrał tych uczniów, nałożył na nich ręce, dał im Ducha Świętego i powiedział, idźcie, Duch Święty będzie was prowadził. To było moje rozumienie Bożego prowadzenia. Że Bóg nas prowadzi właśnie w taki nadprzyrodzony sposób i że to jest podstawowe, co Bóg robi. Nie neguje takiego Bożego prowadzenia. Jednak to, co zrobił Jezus, zrobił to inaczej. On zebrał ludzi i przez 3 lata pokazywał im pewną koncepcję życia, królestwa, siebie, Boga. I to jest ciekawe. Mówił to przez 3 lata. Był dobrym mówcą. Jednak w Ewangelii, gdybyśmy przeczytali to, co jest napisane, to prawdopodobnie przeczytalibyśmy w parę godzin całe Jego nauczanie. Dlaczego? Ponieważ nawet kiedy Jezus się pokazał po zmartwychwstaniu, to jest napisane, że mówił im o Królestwie, czyli prawdopodobnie przypominał im to wszystko, co mówił im przez 3 lata. Czasami jak coś przeżyjemy, to lepiej rozumiemy, niż zanim to przeżyjemy, tak? Ktoś, kto jest przed małżeństwem, tak? To myśli sobie, że jak wchodzi w małżeństwo, to będzie jedno wielkie halleluja. Ale jak już jesteś w małżeństwie, to widzisz, że to jest jedno wielkie hosanna. A wiecie, czym te 2 słowa się różnią? Halleluja znaczy chwalcie Pana, tak myślisz sobie przed. A hosanna znaczy Boże zbaw mnie. Więc to trochę tak jest. W każdym razie, to do czego zmierzam, to to, że Jezus włożył pewną koncepcję świata, koncepcję królestwa w uczniów. I dopiero później posłał Ducha Świętego, żeby ich bardzo indywidualnie prowadził. I teraz, kiedy mówimy o finansowym planie Boga, to są 2 rzeczy. Jest pewna koncepcja, biblijna koncepcja finansów, którą potrzebujemy znać i jest indywidualne Boże prowadzenie w tym. Tak? Niektórzy ludzie są prowadzeni do tego, żeby być bardzo zamożnymi. Niektórzy mają inny stopień zamożności. Tak? Niektórzy decydują się, tak? Żeby być ubogimi. Tak? Mamy różne prowadzenie, jednak zasady finansów są takie same. I to, co przez lata zacząłem lepiej rozumieć, to zacząłem rozumieć, że w każdej dziedzinie życia Bóg ma pewną koncepcję. Jeżeli my tej ogólnej koncepcji nie zrozumiemy, to nie jesteśmy w stanie prowadzić owocnego życia. Okej, dobra. To tak tytułem wstępu, a teraz
jak to wygląda w życiu. Powiem to na dużej bazie ogólności, żeby nie identyfikować osób, które tu występują, ale historia jest absolutnie prawdziwa, tak? Kiedy pracowałem jako pastor, kiedyś przyszedł do mnie człowiek, który prowadził firmę. I to był człowiek chrześcijanin, który nawrócił się chyba jako dziecko, więc po prostu całe swoje życie żył życiem chrześcijańskim. I był bardzo wielkim dawcą. Bardzo dużo dawał. Dziesięcina to było w ogóle dla niego takie minimum, które dawał. Ale wtedy, kiedy się spotkaliśmy, to był chyba 2009 rok, jeżeli pamiętacie kryzys, który był w 2008 roku, to jego firma całkowicie się rozleciała, on był w potężnych długach i miał komornika na karku. On przyszedł się do mnie spotkać jako z pastorem i mówi, pomóż mi. No ja powiedziałam, wiesz co, no długi, sumy, o których mówisz, rzeczy, o których mówisz, to mówię, to nie jest moja liga, ja absolutnie nie jestem w stanie ci pomóc. Natomiast mówię, znam człowieka, który też jest wierzącą osobą, który prowadzi firmę, nawet dużo większą niż twoja i jakby dobrze prosperuje. Pozwól, że skontaktuję was i po prostu zrobimy takie spotkanie. I spotkaliśmy się w trójkę. No i ten chrześcijanin, tak, o którym mówię, ten, który był na skraju bankructwa, i jakby to mówię z dużym szacunkiem do niego, bo wiecie, on nie udawał, on był szczery, on przyszedł i on w pewnym momencie rozpłakał się i powiedział, słuchajcie, ja jednej rzeczy nie rozumiem, ja przez całe życie swoje płaciłem dziesięcinę. I ja wierzyłem, że ponieważ płacę dziesięcinę, nie może mi spotkać żaden problem finansowy. I wtedy ten mój znajomy, drugi, mówi tak, okej, zadał mu kilka pytań, mówi, czy miałeś jakieś oszczędności? On mówi, nie, ponieważ uważałem, że oszczędności to jest brak zaufania do Boga. On mówi, dobrze. I on mówi, dlaczego Bóg mi to zrobił? On mówi, słuchaj, to co powiem będzie trudne, ale ty prosiłeś o spotkanie, więc ci powiem. To nie Bóg ci to zrobił, to twoja chciwość ci to zrobiła. On mówi, jaka chciwość? Firma ci się rozwijała, tak? Tak. Co zrobiłeś? Nabrałeś kredytów. Nie mówię, że branie kredytów jest złe, kiedy wrzucasz je w firmę, natomiast on nabrałeś tyle kredytów, zostawiłeś cały swój majątek, stąd właśnie te, potem byłem krótko, cały swój majątek, to było olbrzymie ryzyko. Mówi. To, co mu kierowało, to był brak rozsądku, a dokładnie chciwość. I kiedy zaczął o tym opowiadać, ten człowiek, wiecie, on to robił szczerze, tak, się nie bronił, tylko on powiedział, no ale słuchaj, naprawdę takie rzeczy jak branie kredytu to jest złe, naprawdę takie rzeczy jak brak oszczędności to jest... I zaczął o tym mówić, mówi, czy to nie jest brak zaufania do Boga, pokaż mi to w Biblii, pokaż mi wersety. I ten wtedy powiedział tak, słuchaj, ja nie będę ci pokazywał wersetów, ja chcę ci pokazać rzeczywistość. Jesteś ze swoją biblijną, jak uważasz, koncepcją i mówisz tak, płaciłem przez całe życie dziesięcinę, dlaczego jestem na skraju bankructwa? Nie oszczędzałem, bo to jest niebiblijne. Brałem kredyty z zaufaniem do Boga, bo to jest biblijne. Tak? I mówi, i po drugiej stronie stołu siedzę ja, który oszczędzałem, wprowadziłem firmę praktycznie bez kredytów i pokazuję kilka rzeczy. I teraz ja, ten mój znajomy mówi, ja jestem głęboko wdzięczny Bogu. Możemy hojnie ułożyć w naszym kościele, kiedy kościół potrzebował większej sali, to Kościół się zrzucił, ale mówi, bo będę szczery, mówi. Nie, Kościół się rzucił, wszyscy dawali, to jest wspaniałe, każdy dał ile mógł. Ale mówi, tą salę wbudowałem ja i mój znajomy. My we dwóch daliśmy tyle pieniędzy, że cała sala na 300 osób została wybudowana. I mówi, i ja dałem te pieniądze i nie czujemy nawet, że nam brakuje z żoną. Tak? Mówi, i siedzisz ty, który mówisz, mam swoją biblijną koncepcję, a na podstawie niej zbudowałem swoje życie finansowe i teraz gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Rozumiecie, o czym mówię? On był szczery, ale on nie miał całościowego widzenia, jak Boże zasady funkcjonują. I ja teraz nie mówię to, żeby nie negować dziesięciny i dawanie. Ja mówię o tym, że to nie jest wszystko. To jest tak, jakby ktoś był, nie wiem, jadł za dużo, miał nadwagę, nie wiem, są tacy ludzie, nie? Może nie tutaj, ale gdzieś są, słyszałem. I nagle usłyszał o zdrowym jedzeniu i usłyszał, że na przykład brokuły są zdrowe. No i teraz
Ja sobie na przykład kupował sobie tak zawsze 20 pączków i do tego zjadał brokułę, tak? Bo brokuły są zdrowe. Coś tam chwycił z tego zdrowego jedzenia, jednak czuję, że to nie do końca zmieni jego sytuację. I tak samo jest to, jeżeli chwycimy jakąś jedną Bożą zasadę i zrobimy z niej całość, to ta zasada jest prawdziwa, ale ona nie jest wszystkim, tak? I potem wylewamy często dziecko z kąpielą i mówimy, o, to nie działa. To działa, ale w całości, tak? I to jest to, co z tego wersetu, jakby, i to dotyczy różnych dziedzin życia, to dotyczy relacji, to dotyczy modlitwy, to dotyczy jakby praktycznie każdej dziedziny życia, tak? I w tym finansowym planie Boga musimy zrozumieć jedną rzecz, tak? To jest właśnie jedno z takich zdań na moje życie finansowe, właśnie pastor Paweł Godała miał duży wpływ. I takie zdanie, które od niego usłyszałem i które jeszcze sami słyszysz takie zdanie, ono zapadnie i jest takim drogowskazem dla ciebie. On powiedział tak, pieniądze nigdy nie przychodzą tam, gdzie są potrzebne. Pieniądze przychodzą tam, gdzie są rozumiane. Pieniądze nie przychodzą tam, gdzie są potrzebne. Pieniądze przychodzą tam, gdzie są rozumiane. Jeżeli nie rozumiemy, ilu ludzi mówi, ale ja potrzebuję. Okej. Okay. To niesprawiedliwe, on ma tyle. No, w różny sposób ludzie zarabiają pieniądze i tutaj nie chcę teraz w tą stronę iść. Natomiast chodzi o tych, co we właściwy sposób to robią. I mówisz, to niesprawiedliwe, że on ma tak dużo. Powinien dać, bo ja potrzebuję. No nie. On może dać, oczywiście, on może dać. Ale on nie musi dać tylko dlatego, że ty potrzebujesz. To, co ja bym zrobił na miejscu, gdybym był w takiej sytuacji, podszedłbym do takiego, to co ja zrobiłem, tak? Podszedłbym do takiego człowieka i zapytał, powiedz mi, jak to jest? W jaki sposób ty masz pieniądze, a ja nie mam pieniędzy? Więc kilka rzeczy. Pierwsze, skąd się biorą pieniądze? Piąta Mojżeszowa, 8:18. Kiedy mają wchodzić do ziemi obiecanej, to jest taki moment, wiecie, tak symbolicznie patrząc, kiedy oni byli w Egipcie, tak? To jest trochę taki moment, jak ludzie, którzy są w długach. Są niewolnikami, oni byli niewolnikami. Ale później wyszli z tego Egiptu i wyszli z tego Egiptu, wiecie, zabierając tam srebro i złoto, które pożyczyli. Nie wiem, czy oddali do dzisiaj, ale pożyczyli. W każdym razie, później byli na pustyni. Na pustyni jakiej Bóg żywił? Manną, przepiórkami, tak? To jest takie trochę jak życie socjalne, tak? 500+, tak? I po prostu żyjesz z tego, tak? Ty nic nie robisz, no bo co oni zrobili, żeby mieć mannę i przepiórki? Nic, szli, buntowali się, narzekali, wkurzali Mojżesza, irytowali Boga, a 500+ było, tak? Tak samo ty, bo możesz nie lubić rządu, ale jak 500+ dają, bierzesz. Więc to tak podobnie było. I to był taki moment, kiedy to jest socjal. Socjal pomaga ci przeżyć, ale socjal nie sprowadzi cię w zamożność. I teraz ten moment, kiedy oni weszli do ziemi obiecanej, Bóg zaczął im mówić i powiedział im taką rzecz, 8:18. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł swoim ojcom, jak to się dziś okazuje. To jest bardzo wiele myśli, ale jedna z podstawowych myśli jest taka, że po pierwsze finanse są częścią Bożego przymierza, czyli Bóg zawierając z nami przymierze, chce się o nas troszczyć. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to mnie bardzo poruszyło. Wiecie, co Bóg zrobił? No wiecie, tam porozmawiał z nimi. Ale to, co mnie najbardziej, kiedy wygonił ich z ogrodu, dał im ubrania. Zatroszczył się o nich. I Bóg tutaj mówi, że to jest częścią przymierza, tak? Są finanse, że w tym przymierzu z Nim On też chce nam zapewniać finanse, ale w jaki sposób? Dając nam siłę, a to dokładnie słowo koach, które oznacza dwie rzeczy. Umiejętność do zrobienia czegoś i siłę do zrobienia czegoś. Bóg daje nam zarówno umiejętności, jak i siłę, żeby zdobywać bogactwo. Bóg nie daje nam bogactwa. Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Ja wiem, że teraz niektórzy myślicie, ja nie, a niektórzy z pokolenia na pokolenie otrzymali majątek, a niektórzy otrzymali spadek, a niektórzy wygrali z totolotka. Okej. Ale nawet jeżeli otrzymałeś spadek, wygrałeś totolotka, przyjąłeś majątek z pokolenia na pokolenie, jeżeli nie umiesz nim zarządzać, jeżeli nie rozwijałeś tego koła,
to go stracisz. Tak? Więc Bóg daje nam pewną zdolność do zdobywania bogactwa. I bardzo lubię to zdanie, ono nie jest w Biblii, ale głęboko jestem przekonany, że oddaje myśl biblijną, że bogactwo jest nagrodą od społeczeństwa za to, że mu się dobrze służy. Bogactwo jest nagrodą od społeczeństwa za to, że mu się dobrze służy. Kiedy chcesz więcej zarabiać, to potrzebujesz tych dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz dawać wartość. Jeżeli dajesz wartość, to ludzie za to zapłacą. A druga rzecz, na największą skalę dajesz tą wartość, tym więcej będziesz zarabiał. Jeżeli robisz dobre buty i sprzedajesz je 10 osobom w ciągu miesiąca, to ileś tam zarobisz. Ale jeżeli sprzedasz 100 osobom, zarobisz więcej. Tak? I teraz Bóg mówi, On włożył w nas pewne zdolności i umiejętności do tego, aby przez nie troszczyć się o nasze finanse. Każdy z nas ma swoje odmienne powołanie. Każdy z nas ma odmienne dary. I zacznij służyć tym, co masz, a Bóg przez to, że ty będziesz służył ludziom i będziesz dawał to, co wartościowe, będzie dawał ci zaopatrzenie. Tak? To jest pierwsza podstawowa rzecz. Że Bóg nie daje bogactwa, finansów, zamożności, jakkolwiek na to patrzymy, ale daje nam zdolność do tego, żebyśmy to my to zdobyli. I teraz, kiedy już mamy te finanse, czyli tak jakby pierwsze w planie Boga jest, On dał ci pewne zdolności, żebyś zarabiał. I teraz jak zarabiasz, bogatymi nie czynią nas pieniądze, które zarabiamy. Kiedy przyjechałem do Głogowa, wtedy wiecie, jako biedny pastor, nic nie mając, byli tam ludzie, którzy zarabiali kwoty, które dla mnie wtedy były kosmiczne, typu 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie. I jeden z takich ludzi, z którym miałem kontakt, przychodził prawie co miesiąc do mnie i mówił, Andrzej, pożycz stówę do końca miesiąca. Ja mówię, jak on mógł to rozdać? Ja ci nie rozumiem, że wszystko można rozdać, tak? Że rozdać, on tego nie rozdawał, roztrwonić, tak? Natomiast to jest właśnie to. Pieniądze, które zarabiasz, nie czynią cię bogatymi. Bogatymi czynią cię pieniądze, które odkładasz, pieniądze, które inwestujesz. Więc teraz musimy przyjrzeć się kilku Bożym zasadom, jeżeli już masz te pieniądze, co z nimi zrobić. Tak? Jest takie bardzo fajne powiedzenie, które mówi, że zarządzanie finansami to jest pokazywanie finansom, gdzie mają iść, zamiast zastanawiania się, gdzie one się rozeszły. Tak? Potrzebujemy my decydować, co się dzieje z naszymi finansami. I niektórzy mówią tak, a wiesz, to co mówisz jest prawdą, ale jak ja będę miał pieniądze, te naprawdę duże pieniądze, to ja będę nimi zarządzał. Ja tak kiedyś powiedziałem człowiekowi, kiedyś takie seminarium, jak mieliśmy wczoraj, kiedy my zaczynaliśmy kościół, zaprosiłem takiego mojego znajomego, który właśnie mówił o finansach. I pamiętam po tym spotkaniu, na kolacji z nim powiedziałem o tym, bo on tam mówił zarządzanie finansami, i powiedziałem, Krzysiek, słuchaj, wiesz co, jak ja będę miał pieniądze, to ja będę tym zarządzał. I on wtedy powiedział tak, mówisz tak jak człowiek, który mówi, jak schudnę i będę wysportowany, to przejdę na dietę i zacznę ćwiczyć. Tak? Najpierw musisz zacząć zarządzać pieniędzmi, które masz, wtedy będziesz miał ich więcej, bo tak zawsze ci będzie brakować. Jak ci brakuje teraz, to jak będziesz zarabiał więcej, to i też ci będzie brakować, ponieważ wyuczasz się już od początku nawyku, że wszystko rozdajesz. I użył jeszcze jednej metafory. Powiedział, to jest trochę tak, jakbyś kończył dzień i był tak wyczerpany, że już nie masz na nic siły. Okej, dzień, dwa, trzy, tak, czasami są takie intensywne dni, ale jeżeli tak jest przez miesiąc, dwa, trzy, to w końcu coś strzeli, albo psychika, albo ciało, albo jedno i drugie. Tak samo jak z finansami, jeżeli każdy miesiąc kończysz na zero, na minus, na dłuższą metę tak się nie da. Więc pierwsza rzecz, to nie mówię w kolejności od najważniejszej do mniej, o całym zarządzaniu finansami mieliśmy wczoraj, o całej koncepcji, natomiast powiem o trzech kluczowych zasadach. Pierwsza rzecz, oszczędzaj. Pierwsza rzecz, oszczędzaj. W pierwszej Mojżeszowej, w 41 rozdziale, pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział, od 33 do 36.
To jest ten moment, kiedy Józef, który jest w Egipcie, tłumaczy Faraonowi sen, że będzie 7 lat pomyślnych i 7 lat kryzysu i mówi mu, co on ma zrobić. I mówi, niech Faraon upatrzy teraz sobie męża roztropnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzaju w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miasta żywność i przechowują je. Piątą część, czyli ile to jest procent? Są jacyś matematycy tu? 20. 5%, tak? 20. Nie, no piątą część, no to 5%. Nie, no piąta część to jest 5% czy 20? Dajmy ci 10. 20, oczywiście, że 20. Chciałem wam spowodzić do myślenia. To nie jest zasada, że musisz odkładać 20%. Chodzi mi o to, że Bóg mi powiedział pewną rzecz, pewną część, tutaj nie jest mowa o pieniądzach, tylko o żywności, odkładać. Dlaczego mieli odkładać? Zabezpieczyć. Tak, był to zapas. To była Boża mądrość, że w czasach obfitości, wiecie, kiedy skończył się komunizm, te lata 90. szalone, kiedy ja tam mieszkałem w okolicy, blisko granicy z Niemcami, że ludzie, wiecie, pojechali do Niemiec, coś nakupowali, sprzedawali na bazarze, mam takich znajomych, dzisiaj klepią biedę, ale wtedy oni sobie samolotem latali z Babimostu do Warszawy, w hotelu Marriott siedzieli na weekend, chodzili i kupowali i tak nie roztrwonili tej całej kasy, co w tydzień zarobili. I on to wszystko, wiecie, żadnych oszczędności, bo myślę, no to tak zawsze będzie, nie? Czemu miałoby się to skończyć? Nie wiedzieli, jak to się zaczęło i nie wiedzieli, dlaczego to się skończyło, tak? Ale to trochę tak jest. Jeżeli nie oszczędzasz, to wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy oszczędzają? Po pierwsze, wtedy, kiedy jest obfitość i pomyślność, i tak im nie brakuje. Ale w momencie, kiedy zaczynają się trudności, ci ludzie dopiero wtedy zarabiają. Wiecie, co to jest kryzys? Kryzys od strony ekonomicznej to jest tak, że majątek, który należał do wielu ludzi, nagle przechodzi tylko do kilku. Tak? Na przykład do ludzi, którzy mają gotówkę, a inni popadli w problemy i muszą sprzedać mieszkanie. Mieszkanie, które kosztowało 500 000, ci ludzie sprzedają za 300 000. Tak? Albo robią takie różnego rodzaju rzeczy. Więc oszczędności są potrzebne. Nawet jeżeli myślę, że tam takich inwestycji za 500 000 nie będę robił, okej. Potrzebujesz oszczędności. Zobacz, jeżeli pracujesz na etacie i straciłeś pracę, jak inaczej szuka się pracy, kiedy masz oszczędności, nie wiem, na 3-6 miesięcy życia, że możesz żyć i nie, to zupełnie inaczej szukasz pracy, a zupełnie inaczej jest tak, że w piątek straciłeś pracę, a od poniedziałku wy nie macie za co żyć. Jesteś tak zdesperowany, że przyjmiesz oferty, które nie będą najlepsze. Więc to jest pierwsza rzecz, oszczędzanie. Druga rzecz, to jest Mateusz 25:25. Ewangelia Mateusza 25:25. To jest znana przypowieść, oczywiście ta przypowieść jest pewną metaforą, czyli obrazem, gdzie Jezus mówi o talentach, tak? Czyli mówi o pewnej sumie pieniędzy w złocie lub srebrze, bo to można było różnie przeliczać, którą otrzymali trzej ludzie. Jeden dostał 10, dał drugi 10, drugi 5, drugi 5, trzeci 1 i co? I kiedy on tłumaczy się, dlaczego on nic z tym nie zrobił, mówi tak. Bojąc się, odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. I tu jest mowa o inwestowaniu. Część pieniędzy jest na oszczędzanie. Część pieniędzy jest po to, żeby zainwestować. Zobacz, niektórzy ludzie mówią i mają w tym dużo racji, że jesteśmy niewolnikami pieniędzy. Ale wiecie, niewolnikami pieniędzy, to jest trudna prawda, ale niewolnikami pieniędzy są ci, którzy nie mają pieniędzy. Ponieważ jeżeli nie masz pieniędzy, niezaspokojone potrzeby cię motywują. Nie masz pieniędzy, więc myślisz, skąd mieć pieniądze. Idziesz do pracy,
zarabiasz coś, ale to jest tak, że ledwo się spina miesiąc. Wiem, o czym mówię, sam to przez lata przychodziłem. Wydarzy się coś, jakaś awaria, samochód, cokolwiek i teraz trzeba pieniądze, skąd brać pieniądze. Ciągle myślisz o tym. Ludzie, którzy mają pieniądze, oni nie są niewolnikami pieniędzy. Oni są często niewolnikami innych rzeczy, na przykład chęci władzy i tak dalej, bo jakby pieniądze już mają, więc oni nie myślą o pieniądzach, myślą o władzy, ale to jakby nie o nich teraz mówimy. Chodzi o to, że inwestowanie jest po to, żeby twoje pieniądze zarabiały, ponieważ moje myślenie o finansach jest takie. Finanse w życiu są mi potrzebne, żeby zapewnić mi styl życia, którym chcę żyć. I kiedy mówię o stylu życia, to nie chodzi mi tutaj przede wszystkim o komfort życia. O wiele domów, fajne samochody i tak dalej. Chodzi mi o to, mam żonę, mam dwóch synów, jeden ma 8, drugi ma 10 lat. Czyli są w takim wieku szkolnym, to jest jeszcze ten fajny czas, kiedy dzieci chcą być z rodzicami i to rodzice robią wszystko, żeby nie być dziećmi, tak? Później się to odwraca, oni stają się nastolatkami, uciekają do rówieśników, a rodzice za nimi, chodźcie, tutaj spędzimy razem czas. Więc my jesteśmy jeszcze w tym czasie, że to oni chcą być z nami. Więc prowadząc firmę, ja pracuję 9 miesięcy w roku, a wakacje i ferie zimowe spędzam z moją rodziną. I to jest nasz wybór. Mógłbym wtedy pracować. Ale nie chcę. I rozumiesz, że jeżeli nie pracuję przez 3 miesiące w roku, to skądś muszę mieć pieniądze, żeby zapłacić rachunki. Więc inwestowanie, trochę mówiliśmy o tym wczoraj, inwestowanie to jest właśnie to, pozwolić twoim pieniądzom, żeby pracowały. I ten człowiek nie inwestował. I ten pan, który przyszedł, nie powiedział, o biedaczku, no, zasady inwestycji są bardzo trudne. Zasady ekonomii są bardzo trudne. A jeszcze był ten kryzys 2008. Rozumiem. On usłyszał, że jest zły i leniwy. Był leniwy. I dla wszystkich, którzy są leniwi, Bóg jest miłosierny. I dał mu furtkę. Powiedział, trzeba było chodzić na lokatę to włożyć. Tak? Jeżeli naprawdę już nie wiesz, jak inwestować, a to nie jest proste, żeby inwestować, to co mówiliśmy wczoraj, odkładasz pieniądze na inwestycje, ale przede wszystkim inwestujesz w swoją wiedzę. Nie robisz pochopnych, głupich rzeczy. Więc jeżeli nie wiesz, co robić, weź na lokatę, włóż pieniądze, ten z inwestycji i zdobywaj wiedzę. A jeżeli nie, to przynajmniej miej część środków na lokacie. Niech tam minimalnie, ale zawsze pracują. Więc inwestowanie, ta biblijna zasada, to jest druga rzecz. Pozwól twoim pieniądzom, żeby pracowały, tak, żebyś ty nie był niewolnikiem, żebyś nie wymieniał swojego czasu ciągle na pieniądze. Inwestowanie to jest robienie też kilku innych rzeczy. Jeżeli nie chcesz wymieniać, kiedy ktoś, nie wiem, ma problemy finansowe, to myśli, muszę wziąć drugą pracę, tak? I znowu myślimy w tym schemacie, wymieniam czas na pieniądze. No, masz ograniczoną ilość czasu. Można tutaj skorzystać z mądrości żydowskiej. Czyli mają wiele mądrości, między innymi mają takie powiedzenie, kto mało handluje, ten więcej zarabia od tego, kto dużo pracuje. Kto mało handluje, ten więcej zarabia od tego, kto dużo pracuje. I teraz z badania Centrum Badania Opinii Społecznej, tam robiący te różne ankiety, z 2015 roku, więc nie wiem, na ile to się dzisiaj zmieniło, ale myślę, że to nie są duże różnice, odkryło, że przeciętny Polak ma w swoim domu rzeczy, które mógłby sprzedać, bo są w dobrym stanie, a on ich nie używa i kiedy je sprzeda, zupełnie tego nie odczuje, na 3000 zł. Więc to jest jakby jedna z prostszych rzeczy, tak? I wtedy to jest pewna dźwignia. Sprzedajesz coś, więc tutaj nie poświęcasz aż tyle, trochę czasu poświęcasz, chociażby wystawiasz, nie wiem, na Allegro, na OLX, tak, informacje. Musisz to zapakować, sprzedać, wysłać, tak? No ale to jest o wiele mniej czasu. To są właśnie te pewne dźwignie. I inwestowanie jest uczeniem się tego, jak zatrudnić nasze pieniądze, żeby one, przynajmniej część naszych pieniędzy, żeby one pracowały dla nas. I to wiecie, to tak dobrze brzmi w teorii, żebyśmy my nie musieli pracować, tak? Nie do końca w to wierzę. W jakichś skrajnych wypadkach może tak, ale nie do końca. Dlatego natomiast wierzę, że do czegoś można dojść, do takiego chociażby jak my doszliśmy, że przez 3 miesiące w roku to nasze pieniądze pracują dla nas, a ja nie muszę pracować. Nie byłbym w stanie utrzymać rodziny w ten sposób przez rok. Chciałbym, ale się nie da. Ale to jest kolejna myśl. Inwestuj. Więc oszczędzaj, inwestuj. I trzecia rzecz,
I tutaj przecież przechodzimy w końcu do jakichś chrześcijańskich rzeczy. To jest dawanie. To jest dawanie. Drugi list do Koryntian. 9:5-8. Paweł pisze tak. Dlatego uznałem za konieczne, żeby wezwać braci, aby przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiadany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Tak jak każdy sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcy miłuje Bóg. Więc tutaj są takie rzeczy o dawaniu. I teraz ja wiem, kiedy jest dawanie, to w wielu kościołach jest, a czy dziesięcinę, czy nie dziesięcinę, czy dziesięcina w starym, czy w nowym. Ja tutaj nie poruszam tych kwestii, to zostawiam już w kulturze danego kościoła. Natomiast chcę pokazać, że w myśleniu, nie mówię teraz o przywództwie i jego nauczaniu jakiegokolwiek kościoła, mówię o człowieku, który się zastanawia, ale dziesięcina to stary, nowy, dawać, nie dawać, tak? To chcę powiedzieć, że to jest takie trochę myślenie starotestamentowe. Ile mam dać, nie? Żeby było dobrze. To jest trochę tak jak w tym moim ulubionym dowcipie, jak spotyka się ksiądz, pastor i rabin i opowiadają o największych cudach w swoim życiu, tak? No i ksiądz mówi, że kiedyś szedłem do chorego z Najświętszym Sakramentem, ale rzeka rozlała, most się zerwał, no i nie było przejścia. Pomodliłem się, rzeka się roztąpiła i ja do chorego. A pastor mówi, a ja kiedyś byłem w Europie, a tutaj w Stanach zadzwonił do mnie człowiek, który umierał w szpitalu i ja się pomodliłem, ocean się roztąpił i takie schody ruchome i ja się w 5 minut znalazłem w Stanach. A rabin mówi, chłopaki, to jeszcze nic. Ja kiedyś idę sobie ulicą, a to jest szabat. A w szabat nie można nic zrobić. Nawet jakbyś znalazł jakieś pieniądze, nie możesz ich podnieść. Idę i patrzę, taka duża suma pieniędzy leży. No ale szabat, nie mogę podnieść. No to się modlę. Modlę się i chłopaki, cud. Po lewej stronie pieniędzy szabat. Po prawej stronie pieniędzy szabat. A w środku, tam gdzie leżą pieniądze? Czwartek. To jest trochę tak, jak z myśleniem, dawać dziesięcinę, nie dawać, tak? Jak nie chcesz dać, to zawsze znajdziesz coś, żeby nie dać. Natomiast Paweł tutaj mówi o dwóch rzeczach, a tak naprawdę mówi o trzecie. Czyli uważam w pewien sposób, że ta trzecia jest najważniejsza, ale powiem o tych, o których już wiecie. On mówi o zasadzie siania i zbierania i mówi, tak jak sobie każdy postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu. Nie z żalem, ani z przymusu. Myślę, że dorastamy też do pewnych rzeczy w dawaniu. I czasami, jeżeli mamy żal albo taki przymus, to może rzeczywiście lepiej tego nie dawać. Z drugiej strony, to co mówił Jarek tutaj na początku, że gada chciwości trzeba zabić. Więc tutaj musisz być szczery w swoim sercu. Nie myślę, że udzielanie rad w stylu daj tyle czy daj tyle pomoże ci, bo to się rozgrywa w sercu, a nie w liczbach. Tak? Ale to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że czytam od wersetu 5, abyście zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar. Paweł mówi o pewnej strategii dawania. Potrzebujesz mieć strategię. Komu dajesz? Co wspierasz? Jak często będziesz wspierał? I teraz nie z żalem i nie z przymusu, to nie mówię o czymś takim, że dajesz 40 zł co miesiąc dla dziecka w Afryce, żeby ono skończyło szkołę, i tak się zdeklarowałeś, ale po 2 miesiącach myślisz sobie, ja tego nie czuję w sercu, taki trochę przymus jest, że tak muszę co miesiąc dawać, a ja dam jak mi się będzie chciało. Wiesz, jak ktoś mówi, że da jak mi się będzie chciało, to jakaś ta chęć nigdy nie przychodzi, zauważyłem. Nie, to jest twoje zobowiązanie. Wiecie, to jest genialne w Biblii. Generalnie, każde tłumaczenie jest interpretacją. Tak ja mówię, kazanie, koleżanka coś interpretuje, ja jestem ciekaw, co ona sobie własne mówi kazanie, czy nie tłumaczy. To nigdy nie wiem, tak? Teraz współczuję, bo to przetłumaczysz, tak? Ale każde tłumaczenie Biblii jest pewną interpretacją, tak? I teraz, tak, mówię, że jej lepsze. I wiecie, w Biblii brytyjskiej jest pewne przekłamanie bardzo duże, które myślę, że z tego by może psychologowie, Freud by tutaj wyciągnął dużo rzeczy, gdzie jest mowa, że mamy być doskonali. W większości wypadków, gdzie w Biblii brytyjskiej mamy słowo doskonali, powinno być słowo dojrzali.
Ja kiedy to odkryłem, jak jest w oryginale, to mnie bardzo poruszyło. No bo być doskonałym, to wiecie, nie mieć żadnych wad. To tylko, wiecie, każdy mąż wie, że to tylko jego żona jest doskonała. ale bycie dojrzałym, to znaczy popełniać błędy, ale przyznać się do nich. Bycie dojrzałym to jest zrobić zobowiązanie i powiedzieć, dobrze, te 40 zł stało się dla mnie ciężarem, ale zobowiązałam się, więc będę robił. Ale jeszcze lepsza rzecz jest, co znaczy słowo dojrzały w Grece? Dokańczający rozpoczętych spraw. To mnie po prostu rozwaliło, kiedy to przeczytałem. Dokańczający rozpoczętych spraw. Podejmujesz zobowiązanie i dokańczasz go i to czyni cię dojrzałym. Tak, to co mówił pastor Paweł Godal kiedyś w kazaniu dla małżeństw. On powiedział tak. Małżeństwo nie jest po to, żeby człowiek był szczęśliwy. Małżeństwo jest po to, żeby człowiek był dojrzały. A tylko dojrzały człowiek jest szczęśliwy. Tak? I tak samo jest ze wszystkim, z pieniędzmi, z jakimiś, z relacją z Bogiem, ze wszystkim. Tak? To jest do tego, żebyśmy byli dojrzali, bo dopiero kiedy dojrzewamy, potrafimy doceniać, tak, pewne rzeczy. Więc tu jest mowa o dawaniu. I tutaj jest mowa o dawcach. Tak? W dawaniu możesz stać się dawcą. Różnica między tym, kto daje, a kto jest dawcą, jest taka, jak między tym, kto chodzi hobbystycznie na ryby, a kto żyje z łowienia ryb. Tak? I tutaj, jeszcze mi zostało 10 minut, dobrze, więc ja chciałem to powiedzieć i to też dla mnie taki osobiście człowiek, który miał wpływ bardzo duży na moje życie właśnie, pastor Paweł Godawa. Opowiem dwie historie, jedną od niego słyszałem, drugą u niego widziałem. Opowiadał kiedyś taką historię, był w Stanach Zjednoczonych i mieszkał tam jakiegoś pastora, był zaproszony na jakąś usługę i mieszkał w domu pastora. Takie mówił, była dzielnica gdzieś jakichś takich domków, no taka klasa średnia amerykańska, tak? I wyszedł i tam coś rozmawiał tam po drugiej stronie za płotem, tak, mieszkał jakiś człowiek z kościoła i tam któregoś razu Paweł wyszedł gdzieś tam i zobaczył tego człowieka, który myje jakieś takie Ferrari albo coś, takie auto, które no, okej, okay, klasa średnia, ale to Ferrari to tak wydawało się ponad stan trochę tutaj. No i widzi, mówi, że a, fajne auto i tak dalej. Mówi, no fajne, wiesz co, mój brat założył kiedyś firmę, ma dużą firmę inwestycyjną, zarobił dużo pieniędzy i wiesz co, na moje 40 urodziny kupił mi takie auto. Nie? I patrzy na Pawła i mówi tak, fajnie mieć takiego brata, nie? Paweł powiedział, chciałbyś mieć takiego brata. Paweł pomyślał chwilę i mówi, nie, chciałbym być takim bratem. Nie? I nasze osobiste doświadczenie było takie, że jedna z rzeczy, którą pastor Paweł nam pomógł, to był moment, kiedy po 3 latach prowadzenia działalności mieliśmy już duże długi. Ja przyszedłem do niego i otworzyłem się, powiedziałem, jakie mamy problemy finansowe. On pomógł mi, zrobiliśmy pewien plan, on tym nawigował. I ten moment, kiedy już wyszliśmy na zero i firma zaczęła się odbijać od tej trudnej sytuacji. I pamiętam, on nam pomagał, wiecie, nie biorąc od nas żadnych pieniędzy. I był taki moment, że trochę mieliśmy jakieś tam pieniędzy, które pomyśleliśmy, damy jemu. Oczywiście one by się przydały na różne rzeczy, ale mówimy, nie, on tyle czasu nam poświęcił, ponad rok czasu, wyprowadził nas z tego, nigdy nie wziął żadnych pieniędzy od nas. Po prostu chcemy mu dać. Tak, jak postanowiliśmy z Bożeną. I pamiętam, jak przyszliśmy do jego biura, rozmawiałem, mówię, że chcieliśmy podziękować i mówię, że no właśnie chcieliśmy podziękować i też chcieliśmy tutaj coś dla ciebie przekazać. Daliśmy kopertę z tymi pieniędzmi. I on mówi, że to jest taki nasz dar dla ciebie. I pamiętam, że wtedy się zszokowałem. On wziął, uśmiechnął się tego ducha do ucha i mówi, uwielbiam dostawać pieniądze. I wtedy we mnie coś pękło. Ja mówię, co? Nasza krwawice? On mówi, uwielbiam dostawać pieniądze. Bardzo lubię mieć pieniądze. Im więcej mam pieniędzy, tym bardziej jestem szczęśliwy. I ja mówię, po prostu ja już byłem gotów wyjść. Nie? Po prostu siedziałem tak i otwierałem oczy ze zdumienia. I mówię, wiecie dlaczego tak lubię pieniądze? Bo kiedy mam pieniądze, to mogę z nimi zrobić, co chcę, prawda? No nie, że tak. To są moje pieniądze. Ja mówię, no Boże. No tak, są już twoje, już żałuję mnie, no ale... Ale już są twoje. I mogę z nimi zrobić, co chcę. Ja mówię, no możesz. On mówi, okej, to w takim razie ja te pieniądze przeznaczam na to, żebyście coś kupili swoim dzieciom. Mnie to rozwaliło wtedy, nawet teraz, jak to mówię, to mam w oczach. Nie? To jest właśnie to, kiedy człowiek jest dawcą.
kiedy dajesz, to to jest okazyjne, a kiedy jesteś dawcą, nie chodzi o to, żebyś wszystko rozdał, tu trzeba też mądrości, ale kiedy jesteś dawcą, myślisz o pieniądzach, więc modlitwa egoisty brzmi tak: Boże, spraw, ja nie chcę dużo, tak żeby pieniążek starczyło dla mnie i dla mojej rodziny, żebyśmy tak w miesiącu wyszli na zero. Bo to jest modlitwa egoisty człowieka, którego świat zawęża się tylko do niego. Ponieważ Biblia mówi, mówiliśmy tak, że pieniądze biorą się z zarabiania, mówiliśmy o oszczędzaniu, inwestowaniu i dawaniu. Tak? Trzech podstawowych zasadach, gdzie panujesz nad swoimi emocjami i nad finansami. A teraz ostatnia rzecz, ostatni cytat. W Księdze Kaznodziei 10:19b jest powiedziane tak. Pieniądz umożliwia wszystko. Pieniądze to możliwości. Im więcej masz pieniędzy, tym więcej masz możliwości. Czasami się tak zastanawiam. Niektórzy ludzie mówią, czemu Bóg nie daje im pieniędzy? I czasami tak sobie myślę, nie wiem, dlaczego Bóg tego nie robi. Myślę, że to nie przyczyna, to nie leży po stronie Boga, tylko myślę sobie tak. Ten człowiek grzeszy, mało grzeszy, bo ma mało możliwości. A jakby dostał więcej pieniędzy, to on by dopiero pokazał swoją tutaj zdolność w tej dziedzinie. Dlatego myślę, że czasami to, że Bóg w jakiś sposób zatrzymuje finanse nad naszym życiem, nie jest też przypadkowe. Jest to po to, żeby coś w nas musi się zmienić, żebyśmy dojrzeli do tych pieniędzy. Więc pieniądz umożliwia wszystko. Pieniądze to możliwości. I teraz mówię o tej modlitwie egoisty. Modlitwa człowieka, który nie jest egoistą, jest takie: Boże, chcę. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, że Bóg obficie daje, żebyśmy mogli hojnie łożyć. Tak? Czyli Bóg daje nam pieniądze i część tych pieniędzy jest przeznaczeniem na rzeczy, które mamy wspierać. Tak? Część tych rzeczy jest... Zobaczcie, kiedy Jezus zaczynał służbę, czy jemu brakowało finansów? Czy kiedykolwiek powiedział: Ojcze, powinienem pójść i wskrzesić Łazarza, ale niestety nie mogę. Mam tu zobowiązanie. Muszę kilka mebli wykonać, bo nie mam pieniędzy na tą podróż. Nigdy tak nie mówił. A zastanawiałeś się kiedyś, ja wiem, że tego, niektórzy powiedzą, tego nie ma w Biblii. Ja uważam, że jest, ale nie wprost, ale dobra. Zastanawiałeś się kiedyś na taką sytuację. Jezus zostawia swój biznes, wychodzi i będzie 3 lata głosił. Ja wiem, że w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, zauważ w 8, nie w 1, jest powiedziane, że były osoby, które łożyły na służbę Jezusa. To nie było od początku. Nie było tak, że on wyszedł i mówi: słuchajcie, no tutaj zaczynam taką fajną służbę, zbawię świat tak ostatecznie. Kto będzie łożył na moją służbę? On zaczął coś robić i byli ludzie, którzy dołączyli i postanowili to wspierać. Ale co było przedtem? Skąd Jezus miał pieniądze? Zarabiał 3 lata. Do 3 królów dojdziemy. Być może były to część z tych rzeczy. Może, nie wiem. Natomiast myślę, że Jezus miał tutaj oszczędności, z których wyszedł i zaczął, tak? Miał pieniądze na swoją służbę, tak? Zapewnił sobie. Trzej królowie to jest też bardzo ciekawe. Wiecie, patrząc od tej strony, wyjeżdżasz z żoną do innego miasta, bo zmienił ci się urząd skarbowy i prezydent ogłosił, lubię to współcześnić tą historię, że musisz iść do miasta, w którym się urodziłeś i tam się zapisać do urzędu skarbowego. No i twoja żona jest w ciąży. No i rodzi się wam dziecko. I nagle się dowiadujesz, że jakiś tam minister chce zabić ciebie i twoją rodzinę. Uciekasz. Ale wyjechałeś tam na chwilę. Miałeś jakieś pieniądze na podróż. Nie masz tyle pieniędzy, żeby uciec do Egiptu. Trzej królowie, kiedy przyszli, Bóg przyprowadził im zaopatrzenie, żeby oni mieli pieniądze, żeby wyjechać i żeby tam na start coś zacząć. Bóg troszczy się o nasze finanse. Jezus nigdy nie zrobił, nie powiedział czegoś, mówi, że zrobiłbym to, gdybym miał finanse. Bóg daje nam finanse, bo finanse to są możliwości. Czasami, kiedy nie mamy finansów, to musimy działać w wierze. Czasami, kiedy nie mamy finansów, musimy rozpoznać, że to jest za wcześnie. A pytanie jest takie. Ile cudów finansowych uczynił Jezus? Jeden. Kiedy mieli zapłacić podatek świątynny.
Tak? Powiedział, żeby poszli i wyłowili rybę. Jeden. Ponieważ zdarzają się cuda finansowe. Zdarza się tak, że ktoś niespodziewanie da nam pieniądze. Zdarza się tak, że niespodziewanie coś dostaniemy. Tak? Ale to są cuda. To są wyjątki, nie reguły. Życie budujemy na regułach, a nie na wyjątkach. I teraz to, czym chcę zakończyć. Rozumiem, że jesteśmy w różnym momencie naszego życia i że trudno tu dać jedną radę dla wszystkich. Jednak moje pytanie brzmi, jak na dzisiaj zarządzasz swoimi finansami? Czy masz jakiś plan? Czy coś z tym robisz? Być może zarządzasz, jest super, świetnie, wspaniale. Dziękuj Bogu za to, że masz finanse, że masz czym zarządzać, że dał Ci mądrość. Być może chcesz wprowadzić, byłeś, nie wiem, wczoraj na seminarium widziałeś ten plan zarządzania finansami, mówisz, będę to wprowadzać, tak? Będę coś robić, świetnie. Ale jeżeli nie, nie byłeś na seminarium, nie chcesz wprowadzić tego planu, zrób cokolwiek, ale zacznij zarządzać. Chyba John Wesley powiedział, że powinieneś zarabiać ile możesz, dawać ile możesz i oszczędzać ile możesz. Tak? Spróbuj chociaż te trzy rzeczy zrobić. Zarabiać ile możesz, oszczędzać ile możesz i dawać ile możesz. I trochę to tak jest, że chciałbym być Martin Luther King. Martin Luther powiedział, że ostatnie w życiu chrześcijańskim nawraca się portfel. To w ich czasach, bo dzisiaj to jesteśmy innym gatunkiem chrześcijan, nie? W ogóle się nie nawraca. I to, czym chcę zakończyć. Chciałbym zakończyć pewną refleksją. Ale nie, którą ja będę snuł, tylko którą Ty będziesz snuł. Chciałbym, żebyś teraz przez chwilę pomyślał sobie o swoich finansach i o sposobie, w jakim ich zarządzasz. Ja będę parę rzeczy mówił, a Ty po prostu myśl teraz o swoich finansach. To jest to, co Paweł pisał o ziarnie. Tak? Że ziarno, że Bóg daje nam finanse, przyrównuje do ziarna, żebyśmy mieli na chleb, z części ziarna robimy chleb, ale żebyśmy mieli też na zasiew. Tak? To jest oszczędzanie i dawanie innym. I teraz pomyśl sobie o tym ziarnie. Po pierwsze, bądź Bogu wdzięczny za to ziarno. Ile go nie ma, może jest bardzo mało, nie szkodzi, bądź Bogu wdzięczny. Druga rzecz, pomyśl sobie, jak możesz to lepiej pomnożyć. Z tymi dwoma pytaniami chcę Cię zostawić.